Pieniędzy nie ma. Taka jest prawda. Nie ma pieniędzy na odszkodowania. To znaczy rząd Mateusza Morawieckiego i minister Szumowski bez żadnej refleksji nad kosztami gospodarczymi, wprowadzili totalną kwarantannę, zamknęli rynek, zniszczyli właściwie rynek. On się będzie teraz wiele miesięcy powoli odbudowywał. Nie mając żadnego pomysłu, albo ten pomysł jest bardzo egoistyczny, zaraz o nim powiem, ale nie mając żadnego pomysłu, żadnego poczucia odpowiedzialności za straty finansowe i za straty gospodarcze, jakie wywołali. Temat takich technicznych sprawach, fundusz, tarcze, poprawa regulaminów, to szło nam dosyć sprawnie na tych rozmowach i nawet mógłbym powiedzieć, że jestem zadowolony, ale gdy przeszliśmy do rzeczy nawet nie ustrojowej, tylko do rzeczy, która jest jakby tak naturalna, dla każdego z nas powinna być naturalna, że jak komuś coś robimy, to ponosimy skutki tego, w tym przypadku skutki finansowe. Słuchajcie, pani Emilewicz zamarła na pytanie o odszkodowaniach i spadły słowa, które do tej pory no po prostu niszczą moje poczucie, że i chciałbym wam to właśnie przekazać, że jeżeli ktokolwiek ma jakieś wyobrażenia na temat klasy politycznej. Mówi się, że to wybieramy, że my, durny naród, to nie umiemy nic zdecydować, że musimy wybrać polityków mądrych, odpowiedzialnych, którzy będą działać w sposób dobrze poinformowany, no bo my, ciemny naród, przecież nie wiemy, nie mamy tej wiedzy, którą oni mają. Jeżeli ktoś, a słyszę takie do mnie na przykład Komitet Obrony ostatnio Mostu w Trzewie dzwonił, ale nie tylko oni, dzwonią też różni ludzie i oni zaczynają rozmowę: panie Pawle, czy mógłby pan sprawić, żeby poinformować polityków i do nich dotrzeć z naszym problemem? Słuchajcie, porzućcie wszelkie nadzieje. Ci ludzie są w ogóle za nic nieodpowiedzialni. Za nic. Słuchajcie, gdy ruszyliśmy temat odszkodowań, no to ja usłyszałem tekst, który mnie po prostu zwalił z nóg. To znaczy, że oczywiście odszkodowań nie będzie. Oni nawet nie rozważają tego, w sensie, że nie chcą przyznać, nie chcą ułatwić tego procesu, bo odszkodowania będą. Ja o tym wam zaraz powiem, ale oni nie chcą w ogóle o tym myśleć i nagle pani Emilewicz, która jest bardzo merytoryczna, bardzo konkretna, nagle przechodzi na taką nutę, wiecie, jak Mateusz na tych swoich konferencjach, że musimy rozłożyć koszty kwarantanny na pracowników. Słuchajcie nas, pracownicy, wy macie być kosztem kwarantanny, więc jeżeli był was entuzjazm do kwarantanny, to pamiętajcie, że za ten entuzjazm będziecie musieli zapłacić. Więc pani Emilewicz mówi: rozkładamy koszty kwarantanny na pracowników, czyli bezrobocie, inflacja zżerająca wasze pieniądze, na firmy, czyli drenaż waszych oszczędności, zasobów, aktywów, i na rząd. Z tym, że pani Emilewicz bardzo mądrze od razu mówi i uczciwie, bo nasza rozmowa miała być uczciwa, że rząd jedyne co może zrobić, to rolować dług. Czyli te emisje obligacji, które teraz robią, to co Unia im pozwoliła na ten fundusz, Polski Fundusz Rozwoju, że mogą wydać pieniądze i teoretycznie nie będziecie musieli ich zwracać, to słowo zaznaczam teoretycznie, bo to nie są pieniądze rządowe, tylko to jest kolejna emisja długu, czyli de facto i pracownicy, i przedsiębiorcy zapłacą. To jest niesamowita rzecz, słuchajcie, jak sobie to uświadomicie, to jest właśnie zaprzeczenie i to chciałbym, żeby, jeżeli ktoś montuje filmy, wytnijcie to z mojego live'a, bo ja nie mam czasu, wytnijcie to i puśćcie. To jest prawda, którą wiele, wiele lat różni mówili, ja powtarzałem, ale wszyscy, którzy mieli świadomość, mówili: rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd nawet nie ma swojego długu, to jest wasz dług. Czyli mówiąc w skrócie, zafundowali kwarantannę na zniszczenie naszych pieniędzy, za naszą kasę, za nasze oszczędności, a oni nie mają swoich pieniędzy, rząd nie ma swoich pieniędzy, za wszystko musimy zapłacić sami. Kochani, to jest prawda mega bolesna. I teraz mógłbym ten wątek rozwijać, ale powstaje, i zaraz tego będę rozwijał, wrócę do niego, ale powstaje zasadnicze pytanie. Jeżeli w ostatecznym rozrachunku to my mamy zapłacić za wszystko, pracownicy i przedsiębiorcy, a klasa polityczna nie poniesie żadnej konsekwencji braku swojej odpowiedzialności i wyboru najgłupszego z możliwych sposobów zabezpieczenia się przed koronawirusem. Jeżeli taka jest klasa polityczna i my jesteśmy płatnikami wszystkiego, nie jesteśmy w stanie uciec w żaden sposób. Jeżeli ktoś myśli, że dostanie fundusze z PFR-u i wow, przeżyłem. Nie, kochany, zapłacisz za wszystko, za te fundusze zapłacisz. W podatkach zacznie się prędzej czy później zgnilizna tego systemu i gniecenie nas. Już minister Ziobro szykuje zajęcia majątków bez wyroku. W związku z tym, skoro rząd nie ma pieniędzy, my za wszystko płacimy, to zastanówmy się teraz, to jest bardzo ważny moment, zastanówmy się, co chcemy w zamian. Wiecie, zasada płacę, wymagam, obowiązuje wszędzie, również w systemie politycznym i państwowo. Jeżeli za wszystko płacimy, to zacznijmy do cholery wymagać. Zacznijmy wymagać suwerenności i rozszyfruję od razu te magiczne słowo. Cóż to jest? To jest nasza władza. Nie tylko władza, żebyśmy sobie wybrali pajacyków do Sejmu, tylko nasza bezpośrednia władza, to my mamy decydować. Jak nam się coś nie podoba, robimy skuteczne referendum i nie patrzymy na zgodę, czy się zgadzają na rozpisanie referendum posłowie, czy senatorowie, czy prezydent. Nie. Suwerenny naród potrzebuje narzędzi do rządzenia bez polityków. To jest mega ważne. Tak samo weto obywatelskie, które funkcjonuje w wielu państwach. Jeżeli są takie debilizmy jak teraz, powinno być weto, żebyśmy mogli to zatrzymać. Inicjatywa ustawodawcza. Może ten problem z wyborami byśmy dawno rozwiązali, gdybyśmy to my mieli o tym decydować i my mielibyśmy postawić warunki, a nie oni się tam gryzą w tym Sejmie, gryzą się i nic z tego nie wynika. Rozumiecie? Jeżeli my płacimy za wszystko, to zacznijmy do cholery wymagać. Przestańmy być niemymi płatnikami. Dość tego milczenia. To udawanie, że polityka nas nie interesuje, właśnie się kończy takim rachunkiem. Nie interesuje was polityka? Okej, ale płacicie za wszystko. Za wszystkie ich decyzje, tych półgłówków, nierobów, leniuj, bez idei żadnej, bez pomysłów, płacicie za ich decyzje. To ile czasu będziecie udawać, że nie płacicie za te decyzje i was polityka nie interesuje? Koniec z tym! Polityka nas interesuje właśnie dlatego, że na nią płacimy, że to są nasze pieniądze. Polityka to jest nic innego niż zarządzanie naszymi pieniędzmi, bo za wszystko w tym kraju płacimy my. Rząd nie ma swoich pieniędzy. I taka jest moja refleksja po rozmowie z panią Emilewicz o odszkodowaniach. Jestem zrujnowany tym, bo ja sobie zdaję sprawę, że oni decydują bez żadnych konsekwencji. Za nic nie zapłacą. Mogą się bawić nami jak chcą i za nic nie zapłacą. Rozumiecie? Za nic. Za wszystko zapłacicie wy.